Też nie chcę robić kanału dla dzieciaków, że ja będę kogoś wyzywał, czy się tam z kogoś śmiał, bo ja już z tego wyrosłem, nie? Zawsze chciałem z rekinem się spotkać oko w oko, czy coś, czy z jakimś tym innym stworem, czy... Ludzie chodzą na safari tam w jeepie, czy tam no. Coś z lornetką patrzą w Kenii, to mnie to w ogóle nie jara, nie? Okej. Okay. Ja będę szedł na pieszo do tego lwa. Nie, no tak. Nie. Kręcą mnie takie miejsca uznane za nawiedzone. Tak. I bardzo dobra. Bym chciał na przykład w takich miejscach spędzić noc. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Z kodem Sarara macie freebet 60 zł. Od partnera kanału, bookmachera Betfan, szczegóły znajdziecie w opisie. Wiesz, ale też jak rozmawiałem, mam wspólnych znajomych, nie, czy to nawet jak ty otworzyłeś kanał, to no. Pokazywałeś mi, że ludzie komentują, Bartra powinien mieć kanał. Tak, coś. Bo jestem przekonany, wiesz, że to w tym odcinku się również... Ale mówię, nie chciałem robić coś, co już jest, nie. Też nie chcę robić kanału dla dzieciaków, że ja będę kogoś wyzywał, czy się tam z kogoś śmiał, bo ja już z tego wyrosłem, nie? Mam 36 lat, ja nie będę nagrywał, że ja wyzywam jakiś tych, czy tych. Dzieciaków, czy bo to ludzie mnie pamiętają gdzieś tam sprzed 5 lat, czy 10 lat, jak ja unosiłem się i tam gdzieś krzyczałem, nie, i tak chcesz dalej. Chcesz mi powiedzieć, że to jest na tyle spoważniałe, że no już... No trochę dosyć już poważnie, no głupio by to wyglądało, nie? Śmieję się, bo cię nie chcę pod tym kątem w żaden sposób podpuszczać. Nie, po prostu chcę bardziej robić coś dla siebie. Myślę, że pomysł jest dobry i już go sprzedałem. Ludzie tylko dalej. A to jest tak, jak powiedziałem. Wrócimy do wyzwisk, jeśli ktoś twój pomysł kopiuje, to będziemy mieli teraz, wiesz, podkładkę na to, żeby mu naprawdę... A nie, no twój kanał jest na tyle popularny i jesteś taki sławny, że już nie chyba nie jest. Wiesz, że... Są tacy, jak najbardziej mówisz? Są, jasne, że tak. No nie wiem, no mówię, tak chciałem coś właśnie pomiędzy tobą a Piotrem, także ten... myślę, że pomysł jest dobry, bo ja podróżuję dużo, gdzieś to, też to ma... Też ma to charakter z moją pracą, bo jeżdżę na tą Florydę i to nie jest taka, że ja tam będę tylko raz czy dwa, tylko ciągle tam będę jeździł i tak dalej. A Florydę ma to do siebie, że jest dużo ekstremalnych rzeczy, żeby zrobić też dobrą bazą wypadową, bo mam 3 godziny do Meksyku, 3 godziny lotu gdzieś na Hawaje, 3 godziny tu, 3 godziny tam. Jest co robić. Także jest co robić, jest ten, ja zawsze chciałem... z rekinem się spotkać oko w oko, czy coś, czy z jakimś tym innym stworem, czy do jakiegoś takiego miejsca, gdzie ludzie po prostu boją się iść. Ale mamy takie wspólne takie powiedzmy marzenie, bo ja też, wiesz co, jak byłem w Australii, to też powiedziałem, że właśnie chciałem nurkować z rekinami. Na przykład, no. Że jest ta opcja, że wchodzisz do klatki, wpuszczając do klatki, no i wokół ciebie rekiny. No, muszę powiedzieć, że to jest tak jedno ze zwierząt, które najbardziej właściwie gdzieś tam potrafi. Ja jak przygotowałem się do tego YouTube, tak, i tego, to znalazłem człowieka, który mnie weźmie bez klatki. No i zapowiedział, że jestem pojebany. No, to tak. Wiesz, o co chodzi? Powiedz tak. No. Jak rzadko w kutnie, jak rzadko męskich stoję po stronie żeńskiej, to tu akurat muszę przyznać, że miała rację. Także wiesz, no, też... tak naprawdę w domu ja się nie dzielę tymi pomysłami, albo nie chcę jeszcze się z nich wysprzęglać, bo powiem wam szczerze, że naprawdę jest, nawet jak się czasem tak bliżej zastanawiam. To dawaj, bo to są rzeczy, których nie wiem, a mnie to interesuje dawno. To już jest grubo, Bartek, nie? Bartek, nikomu nie powiem. No nie, to wiadomo, nie. Wiesz, na pewno ja lubię bardzo naturę. Ale nie, dla przykładu, no dobra, nurkowanie z rekinami, co jeszcze? No na pewno wiesz, tak jak jeździcie do Afryki i ludzie chodzą na safari tam w jeepie czy tam coś i z lornetką patrzą w Kenii, to mnie to w ogóle nie jara, nie? Okej. Okay. Ja będę szedł na pieszo do tego lwa. Nie. No tak. Ja już znalazłem przewodnika. Też trzeba odróżnić głupoty od odwagi, wiesz, nie? No tak, ale no mówię. To mnie ekscytuje i ja nie będę na lornetką patrzył ze 100 metrów i tyle, nie? Więc wiesz, no słuchaj, są takie pomysły, są, też znalazłem, wiadomo, internet jest... Chcę tak, internet no fear i to kurwa no z dużych liter, bo musi być to dziewczyny, wiesz, też ja lubię właśnie zwierzęta, lubię tam naturę i tak dalej, i tak dalej, więc to też będzie na moim kanale, ale też będą takie miejsca, takie wiesz, które... No, też
też lubię horrory, nie? Wiesz jak, lubię oglądać horrory, bardzo. Wracam od... Jadę do ciebie wracając od słonia, który właśnie ludzie mi tutaj... Wiesz, i lubię oglądać horrory i też kręcą mnie takie miejsca uznane za nawiedzone. Tak. I bardzo bym chciał na przykład w takich miejscach spędzić noc. Okej. Okay. Okej? Okay? Z kamerą. Okay. Wiesz, w różnych. Także, no mam takie, jak każdy... Tu mam troszeczkę spójnego, bo to też... Tak, tak samo... Tak, to będzie nam raźnie, pójdziemy we dwójkę, to wiesz, ja się na twój kanał podpinam jako gość. Tak samo wiesz, jak na przykład rozmawiam z ludźmi, którzy... Mam też znajomych, którzy wykonują naprawdę niebezpieczne prace, czy są żołnierzami w różnych krajach, misje stabilizacyjne, czy coś, czy ochroniarzami statków i tak dalej. To chciałbym z takimi ludźmi porozmawiać, chciałbym... Spędzić dzień w pracy, wiesz, tak. Bo to jest naprawdę ekscytujące. Mnie na przykład jako tako, że ktoś mówi, o, jesteś kozakiem, walczyłeś na gołe pięści, czy walczysz w Muay Thai, uderzacie się piszczelami, Jezu Chryste. Dla mnie to jest coś naturalnego. To dla mnie, to ja się z tym wychowałem. Mnie tak zrobisz... Idziemy level wyżej, tak? Nie. Albo parę leveli wyżej. No tak, dokładnie. W miarę jedzenia apetyt rośnie. No mam dużo takich pomysłów, takich właśnie na takie przygody. Nie chciałbym ich wszystkich zdradzać, no ale ja bym, powiem tak. Powiem tak, chciałem, żebyś to powiedział, no. Bo mnie to już osobiście jara, jestem przekonany. No tak. Poproszę wszystkich, którzy nas oglądają, żeby się również w komentarzu tutaj na ten temat wypowiedzieli. Może mają jeszcze jakieś pomysły. Ja tu bardzo chętnie. Pomysły dla Bartka, zobaczymy na ile. Zobaczymy na ile. Na ile ja mam. A na ile gada. Powiem ci, że tak. Jak już rozmawiałem, bo tam oczywiście robię to z kimś i gdzieś tam, ja nie będę kręcił tą kamerą czy tak dalej, tylko mam do tego człowieka i ekipę i oni też, jak ja im mówię te pomysły, co nie, to wiesz, o co chodzi. I też ja im mogę mówić tak jak teraz z tobą, ale staniemy naprzeciwko temu, co mamy robić. I ja też chcę sprawdzić, czy ja to podołam temu, wiesz, o co chodzi, nie? Mhm. Czy mi czasem, wiesz... Czy już nie wrócę bez ręki, bez nogi, no, czy w ogóle wrócisz? Czy w ogóle wrócę i tak dalej. To też mnie jakoś tak jara, że chciałbym ten swój fear, ten swój strach przełamać, nie? I tyle, nie? Powiedz tak, zajebiście mocno trzymam kciuki, powiedz, bo uważam, tak. Że jest to content, którego brakuje. Tak, content, którego brakuje, tak. Wiesz, dlatego długo takiego szukałem. Wiesz, no i tyle, nie? Myślę, że to zaskoczy, nie? O tak. To robimy tak, powiedziałeś, że ty lubisz challenge, nie? To no, ja lubię takie challenge. Tak, właśnie, ale to tak. Ja też właśnie teraz używałem słowa challenge, to będę chciał tutaj dodać ci dodatkowej motywacji, okay. Nie? Nie wiem, jak ustawimy jakiś taki, mój pierwszy komentarz będzie taki, czy Bartek Battle ma otworzyć taki właśnie kanał o takiej tematyce. Dobrze, i umawiamy się, ile łapek ma być w górę, żebyś to zrobił. A to się takie łapki, tak? No to komentarz, nie polubiony wiem. Komentarz. Słuchaj, ja już to mogę zrobić, nie? Ale umawiam się, że musisz to zrobić, no to, jak będzie określona liczba. Jak to jest to u ciebie, tak? Nie wiem, z 1000 łapek w górę? To jest dobra, z 1000. Umawiamy się na tak, co ja faktycznie daję taki pierwszy komentarz, albo opis filmu na komentarz, nie będzie tak? Faktycznie, tak. Czy Bartek Batra otwiera No Fear Fighter kanał? Tak, na przykład. Czekamy na 1000 łapek w górę. Okay. Jeśli jest, to co? Okay. To deklarujesz, że to już nie ma wtedy wyjścia. Nie, mam pomysł na pierwszy odcinek, więc... Grubo. No, ja to subuję pierwsze, tak. Nie, będzie też ten. Ja mam, powiem ci, że mam tych rozpisanych, ja się też tego, bo trochę się z tobą też, wiesz. Zwaniamy trochę. Zwaniałem i parę rad od ciebie wziąłem technicznych, tego YouTube, bo mówmy się jak tam, coś tam sobie robię ja na social mediach, to w miarę wiem jak się obsługiwać. YouTube jest coś dla mnie trochę nowym też. Że tak powiem tym, to tak trochę od ciebie tych rad chętnie właśnie posłucham i tak dalej, więc mam tych pomysłów rozpisanych do przodu trochę jest, ale mówię, jak ja mam fight camp i ja przygotowuję się do walki, to trochę nie mogę tak jeszcze, wiesz, nie? No to zależy, muszę tak właśnie też, tak jakoś sobie to wypośrodkować i znając na to wszystko czas, zwłaszcza, że jestem tym trenerem i też moi zawodnicy mają walki, tu coś, Ale no mówię, na pewno się to wydarzy. To skoro tak, na to skoro faktycznie mam się cokolwiek podpowiadać, to ci mogę podpowiedzieć, że również staram się pracować jak najbardziej ekonomicznie. Tak. I przykładowo, jak lecę gdzieś w jedno miejsce, to dobrze byłoby mi zrobić ze 3-4 odcinki i mieć taki content przygotowany, taki bufor. No właśnie. Na przykład na miesiąc, bo też ważne jest na przykład, to też powiem wszystkim, żeby rzucać takie rzeczy regularnie. Tak, bo jeśli nie jesteś regularny, to faktycznie również te algorytmy cię gdzieś tam wyrzucają, nie wyświetlasz się ludziom w propozycjach. A trzeba to robić regularnie i faktycznie dobrze sobie zrobić, powtórzę się, taki bufor. Czyli jedziesz właśnie w takie miejsce, gdzie nagrywasz, nie wiem, 5, 6, 8 odcinków i masz tak naprawdę spokój na 2 miesiące. No dokładnie tak.
I to też chyba nie musi być kanał, który zamyka się tylko na No Fear Fighter. Nie, nie. Bo tak jak powiedziałeś, wyjście do walki z przejebanym typem na przejebanych zasadach, to również jest No Fear. To też jest No Fear. I również twoje przygotowania mogą być w to wpięte. Że walka na gołe pięści jest ekstremalna. Tak samo walka w Muay Thai jest ekstremalna. To jest, tak, to jest coś, co... Bo ta granica się przesuwa. Bo pamiętasz, jeszcze jak do niedawna w ogóle wchodziło MMA jako sport, to ludzie nie nazywali tego sportem. No. Kurwa, jakieś walki w klatkach w Rosji, wariaty walczą. Tak. Dzisiaj walka w klatkach to jest coś absolutnie normalnego. Tak? Nie wiem, jak się pojawiły walki na gołe pięści, kurwa, niemożliwe, wariaty będą na walki na gołe pięści walczyć. Tak. Dzisiaj teraz to jest kolejny produkt. Tak, ścigają się właściwie. Nie? Pojawiły się klatki rzymskie. O ja, tak, widziałem. Ale też tak jak lata temu, gdzieś jak śledzisz historię kickboxingu, to też kickboxing z low kickiem. To tak. Było, Jezu, to jest w ogóle, Jezu, to jest mordobicie. Tak. Że to jest Marek Piotrowski pierwszy, Mariusz Cieśliński, ale to była taka formuła low kick, to była ekstremum grube. Ekstremum, nie? No widzisz, tak, czy to dobrze, czy to nie, ja lubię, nie? Ja lubię się napierdalać. Jak no fear, to no fear. No to... Zresztą, ty wiesz. Jak to się mówi, z wilka psa nie zrobisz, no, nie? No tak. Trzeba mieć ten traki trochę, wiesz. Musimy tylko, być trochę jebnięci. Tylko nie? Wariaci są coś warci. No właśnie. No. Nie. No. Ziomek, co robisz w wolnym czasie? W wolnym czasie, tak jak widzisz tutaj, Netflixik. Czekałem. Poleźmy jakiś ciekawy program. Powiem ci tak, że ja wychodzę o 7 rano z domu, wracam z reguły bardzo późno, tam 22, 21 z tych zajęć i tak dalej. No i naprawdę przyjemnością dla mnie jest odpocząć po prostu. Już nie jest to te lata, że ja gdzieś chodzę po mieście i tam... Wrażeń nie szukam. Gdzieś mam naprawdę życie rodzinne, tam moje psy, ja, moja kobieta. Cenię sobie taki spokój i tak dalej. No, ten Netflix, wiadomo, jak jest coś ciekawego, to obejrzę. Co ostatnimi czasami ciekawe? Nie, dobra, stop. Wiadomo, nie, że gdzieś tam... O co chcesz zapytać? No bo co oglądamy, bo twoje... Śledzimy twoje social media. No okej. Okay. Kto śledzi ostatnimi czasy jeden serial, przykuł twoją uwagę. Tak, co nie. Powiem ci tak. Myślę, że jak ktoś mnie śledzi na social mediach, to wie. Ale jak ktoś to śledzi, to powiem. Jest serial na Netflixie dokumentalny o kobiecie Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez. Tak. Nazywa się tam serial Jestem Georgina, tak? Powiem ci szczerze, no ja szanuję bardzo Cristiano Ronaldo. Jestem fanem. Okay. Ogólnie jestem fanem. Gość jest niesamowitym atletą. Ciężką pracę. No, można go za osobowość lubić, nie lubić, ale to jeśli jest sportowiec... Jest pum. Top atlet, nie? Tak, dokładnie. Myślę, że... Top topów. Myślę, że tyle sezonów, tyle lat... Na szczycie na być. Na szczycie, no coś niesamowitego, nie? Gdzieś znałem tą jego kobietę z jego social mediów, gdzieś, bo ma tam wiele tych dzieci, z nią jest, tak, i tak dalej. No widziałem, nie? Uważałem, że jest dość sympatyczną kobietą. Musi coś w sobie mieć takiego, że ten Cristiano Ronaldo z nią jest, tak? I tak dalej, także... No, ale ten serial wszystko zburzył. Powiem ci, no... Nie wiem, no... Bardzo płytkie. Nie spodziewałem się, okay, że można być przez 6 lat kobietą Cristiano Ronaldo i jedyne co robić, to kupować torebki i sukienki. Bo Chris ma jetta, to jedziemy tam. Chris ma jacht, to idziemy na jacht. No i tak, wiesz, no... Dla porównania mogę powiedzieć, że Angelina Jolie też jest kobietą sukcesu i zamiast oprócz tego, że gra w filmach, to jeszcze się udziela jakoś tam charytatywnie, jest była twarzą UNICEF i naprawdę jej nazwisko wyważa wiele drzwi. I moim zdaniem bycie kobietą Cristiano Ronaldo też wyważa wiele drzwi i mogłaby robić naprawdę coś więcej niż tylko zakupy. A cały ten serial opiera się na tym, właśnie na tym, że to niby jakieś ciężkie jest, wiesz o co chodzi, więc byłem lekko zażenowany, nie? Tym bardziej chyba nie ułatwia nam to życie, jak wygląda to twoja kobieta, czy moja kobieta. No tak, no ma do tego dystans, ale myślę, że podświadomie wpływa to na nie. Tak. Myślę, że wpływa, bo mówię ci tak, wiadomo, chcemy oglądać sławnych i bogatych, nie? Chcemy na to widzieć, ale mówię, powiem ci tak, skoro przez 6 lat jesteś kobietą, jednym z najbogatszych piłkarzy na świecie, najbogatszych atletów na świecie, tak, sportowców, i on ma tego prywatnego jetta,
przez 6 lat i przez 6 lat ty nim latasz i za każdym razem, co robisz przed wejściem do jeta zdjęcie, no to tak trochę słabo, nie? Mi się by to znudziło, nie? Zrobiłbym tam przez pierwszy miesiąc sobie zrobił te zdjęcia, potem by mi to było coś naturalnego dla mnie, nie? Więc wiesz, no ale tobie się nadal to nie nudzi, nadal cię to ten, no to takie płytkie to twoje życie jest. Słabe, smutne, smutne, wiesz. A moim zdaniem, ja to tak odebrałem z tego, że Cristiano Ronaldo pojawia się w tym serialu, że on jest ciągle na treningu, dzwoni na FaceTime'ie i jemu tak jest po prostu chyba wygodnie, że po prostu dobra, masz tam ten, daj mi się dziećmi, ona na wszystko jest tak, nie wiem. Bo wcześniej był też wiadomo, tam różni odbiorcy mi napisali na social mediach, jak ja wypowiedziałem się na temat tego serialu, że był wcześniej z Iriną Shayk, to ten związek nie wypalił, no bo pewnie jak powiedział Irinie Shayk, dobra, nara, tam coś tam, Nie będziesz więcej ze mną tutaj przebywać w moim jecie, to ona powiedziała, ty wal się, ja mam swojego jeta. Wiesz o co chodzi, bo jest, ma kobieta karierę i tak dalej, i tak dalej. No, nie, widocznie potrzebował takiej, ale spodziewałem się, ja wiadomo, spodziewałem się czegoś więcej. No. Tak powiedziałeś, że jakby nie było, mimo że na obrazkach wszystko wygląda pięknie, to takie trochę jakby smutne życie. To takie, takie aż do pożygu, nie? Teraz chyba możemy pomalu kończyć taką puentą dzisiejszego odcinka, że co? Że pieniądze szczęścia nie dają? Ale trzeba sprawdzić. To była puenta puenty, tak, nie? No. Co panie, czekam na tak. Na walkę. No na pewno. No czekam na twoją reaktywację, bo myślę, że naprawdę kibice czekają. Nie, bo no dostaję. Bo czekamy. Tak. Mówię to właściwie, jak widzisz, czekamy, bo ja również czekam, no. Tak? Czekamy na co jeszcze? Na No Fear Fighter, no, na kanał na YouTubie. Tak, też czekamy na reaktywację Bartka również tutaj, znaczy nie na reaktywację, na pojawienie się na platformie YouTube. Tak, tak. Bo oprócz social mediów, które prowadzisz, to na YouTubie cię jeszcze nie było. Znaczy nie, miałem kiedyś taki był kanalik, był, ale... To, mam go zasubowanego do dzisiaj, tak? Jeszcze jest. Powiem ci, że tam nie wchodziłem tam już chyba 100 lat, ale gdzieś tam kiedyś taki ten... Ale to nie był do końca tak oryginalny. Czyli jednak dobrego użyłem słowa reaktywacja, nie? No myślę, że reaktywacja, wydaniu. Że ten jest zupełnie inny. To jest zupełnie nowy jakby koncept, nie? Ja też jestem innym człowiekiem niż 5 lat temu, czy 10 lat temu, czy ten, wiesz, jak ktoś jest taki sam jak był 10 lat temu, to zmarnował 10 lat, wiesz. Mohamed Ali, nie? No, dokładnie, nie? Tak. Także ja się też zmieniam, wiesz, dojrzewam, nie? Ale nadal jestem taki, jaki jestem, widzisz? Zawsze mi tam... ktoś powie z boku, nie, 36 lat, byś trochę slow down, a ja nie chcę, nie. Ja bym chciał jeszcze, wiesz, wiem, o co mówisz, tak? Mówi tylko cyferka, a w zależności od tego, jakie życie prowadzisz, nie? Ja bym chciał... Jak zamulisz, to dziadziejesz, nie chcesz, prawda. Powiem ci też, jak też prowadzisz klub, to wiesz, do mnie chodzą sami młodzi ludzie, ja przybywam z młodymi ludźmi, nie? To też mimowolnie zarażam się tą energią, no. Nie? Ja mam tak jeszcze fajne hasełko, lubię takie motywujące nieraz teksty, no. Nie? Jak się mówi się, że żyje się tylko raz i tak jak wstrzymałem fajną taką znowu kontrpuentę, nie? Tak. Że żyje się codziennie, umiera się tylko raz. O, dokładnie tak, bardzo dobrze. Ale mądrości dzisiaj padły. Popatrz. Ja tylko przypomnę, proszę nie prostować w komentarzach, bo tutaj padły parę challenge'ów, parę wyzwań, także co? Tak. Bartek, przede wszystkim miło było cię zobaczyć na żywo, bo oprócz samych tutaj rozmów, wideo rozmów, to wiadomo, że face to face to jest interakcja. Nie, bardzo cię miło gościć zawsze u mnie. Zawsze wpadaj, zapraszam. No, tak, dobra, także co? Dziękuję bardzo i co? Widzimy się niebawem, siemanko. Dzięki wielkie. Dzięki. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie.